Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie. Dzisiaj vlogowo zapraszam Was na dzień gotowania, na dzień jedzenia. Także ja właśnie startuję ze śniadaniem i mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Kochani, dzisiaj gotujemy. Ja będę przygotowywać posiłki z najnowszego jadłospisu Keto dla zapracowanych. Jeżeli oglądacie to na bieżąco, to w tym tygodniu jeszcze jest na niego promocja, ale cały czas będzie on w sklepie, także zapraszam do linku poniżej. Tam są szczegóły, a my dzisiaj sobie zrobimy pierwszy dzień, czyli jajecznicę z pieczarkami, których nie mam. I tutaj właśnie chcę z Wami trochę pogadać o elastyczności i o tym, jak możemy korzystać z tego typu jadłospisów. I zrobimy sobie do tego miks sałat, a na obiad, o kolację będzie kurczak curry w mleku kokosowym z imbirem i z cukinią. Ale co Wam będę ściemniać, ja jestem niewyspana. I zanim śniadanie, to muszę się obudzić kawą i to nawet nie kuloodporną, bo zaraz będzie śniadanie, więc nie chcę doładowywać po prostu jeszcze niepotrzebnie tłuszczu, a po prostu z mlekiem owsianym, bo muszę wstać. Okej, lecimy z sałatami i tutaj jest jedna rzecz, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę. Według zasad, które tydzień temu zresztą podałam Wam na kanale, jak się szybciej zorganizować w kuchni, jednym z aspektów jest przygotowywanie rzeczy na 2 dni. I tutaj mamy miks sałat z nasionami i tam jest napisane ilość porcji 1, natomiast poniżej jest składnik na całe danie 2 porcje, czyli tą ilość jemy przez 2 dni, dzisiaj i jutro. Sałaty są na początku, bo o tym też rozmawialiśmy, że to są rzeczy, które się łatwiej psują, więc warto przynajmniej raz w tygodniu tej zieloniny trochę pojeść, albo nawet częściej, dlatego przez pierwsze 2 dni po prostu jest sałata i to sobie przygotuję właśnie w większej ilości na 2 dni, albo prawdopodobnie ktoś jeszcze mi to zje po drodze, ale to nic, bo to u mnie standard w kuchni. I do tego jajecznicę z pieczarkami. Nie mam pieczarek, więc nie biegam, po prostu nie poleciałam do sklepu ledwo żywa kupić te pieczarki, tylko po prostu zjem sobie pewnie więcej pomidorów, a może coś jeszcze, jakieś warzywo znajdę w lodówce i sobie je po prostu zamiast tych pieczarek dodam. I znowu, nasz organizm to nie jest matematyka i nic się nie stanie, jak nie zjesz po prostu kilku pieczarek, a zamiast tego wybierzesz sobie co innego, albo po prostu to odpuścisz, bo też pieczarki są super, w ogóle grzyby są fajne, ale właśnie są mało kaloryczne, więc to bardzo naszego makro nie zaburzy. Robimy śniadanie, bo już jestem głodna. Kiełki brokuła. Dlaczego w ogóle są kiełki w jadłospisie i dlaczego Wam je polecam? Kiełki są między innymi niesamowitym źródłem sulforafanu. Jak macie jakieś trudne słowo pamiętać, to polecam to. One mają naprawdę niesamowite właściwości i warto je od czasu do czasu spożywać, albo nawet częściej niż od czasu do czasu. Można też je sobie robić samodzielnie w domu. Między innymi mają bardzo dobre działanie odpornościowe, a także przeciwnowotworowe. Więcej o tym mówi dr Rhonda Patrick, ona w ogóle w tym bardzo głęboko siedzi, super babeczka. Także polecam Wam się zaznajomić z tematem, a może nawet ja nagram o tym odcinek, bo to jest mega w ogóle sprawa, te kiełki brokuła. Okej, bazę sałatkową mamy gotową. Tu są tylko tak naprawdę nasiona i zielenina, bo dzięki temu na przykład następnego dnia możecie sobie na świeżo dodać pomidora czy jakiekolwiek inne warzywo i ta sałatka też będzie innego smaku po części. Teraz lecimy z jajecznicą, zrobimy ją na maśle klarowanym. Jeśli miałabym Wam polecać masło klarowane, to firmy Palce Lizać. Oni mają przepyszne masła i jak sobie porównacie to z masłem z marketu, to jest mega różnica. Także ja bardzo lubię, bardzo, a do kawy to już w ogóle. To jest to samo masło, które jest używane też w energii do kawy, jeżeli stosowaliście, to wiecie, o co chodzi. Bez skorupki się udało. Dobra, teraz się trzeba pospieszyć, bo ja nie lubię zimnej jajecznicy.
Teraz miałam sobie coś dodać w zamian, więc do pomidora, który jeszcze mam z ogródka, więc jemy jeszcze pomidory póki są, dodam sobie awokado. To nie będzie idealny zamiennik pieczarki, bo jest dużo bardziej kaloryczny, ma więcej tłuszczu. Natomiast ja nie liczę kalorii od jakiegoś czasu. Oczywiście niektórzy jak chcą na przykład zredukować wagę, to warto, żeby je przez jakiś czas liczyli. Ja jeszcze trochę bym mogła zredukować po ciąży, ale nie jest to moim priorytetem, zresztą i tak redukuję. Także kawałeczek awokado, bo akurat mam dojrzałe, tutaj mi nie zaszkodzi. I w ogóle ja gotuję dzisiaj z kaloryczności 1500 kalorii, a ja jeszcze dodatkowo karmię piersią, więc moja kaloryczność jest wyższa, moje zapotrzebowanie kaloryczne. Natomiast prawdopodobnie wjedzie mi jeszcze keto sernik dzisiaj gdzieś na deser, także specjalnie zostawiłam sobie trochę miejsca, bo były imieniny Mateusza i robiliśmy właśnie, znaczy w sumie to ja, nie ja zrobiłam tym razem, tylko teściówka moja kochana zrobiła sernik, więc jestem przekonana, że się nie oprę do kawki po południu temu serniczkowi. Dobra, sałata, awokado i śniadanie mamy gotowe. Pamiętajcie, że właśnie część tej sałaty zostaje na jutro, więc jakby już jutro śniadanie będzie automatycznie szybsze. A i tak całkiem szybko się wyrobiłam jeszcze z nagrywaniem. Git. Dobra, ja jem śniadanie i w międzyczasie pokazuję Wam obiad, który jest moim zdaniem mega sztosem i to jest też obiad, który przygotowujemy na 2 dni, więc tak naprawdę jakieś 15, no może 20 minut robienia obiadu rozkłada nam się na 2-dniowy posiłek. Dobra, mam nadzieję, że nie mam nic między zębami, ale jeżeli mam, to sorry, bo muszę szybko tutaj się podsumować i z Wami pożegnać i do roboty lecę. W ogóle to nie jest związane z tematem, ale jeżeli ktoś ma coś między zębami, to uważam, że dużo bardziej kulturalnie jest mu powiedzieć, że ma coś między zębami, żeby nie chodził z tym czymś między zębami. Później po całym na przykład dniu czy tam po godzinie gadania sobie uzmysłowił, że cały czas ktoś patrzył na jego żarcie w zębach, więc jak ktoś ma w Waszym towarzystwie coś między zębami, to mu kulturalnie powiedzcie. Myślę, że Wam podziękuję. Ja bym podziękowała. W każdym razie, tak wygląda mój dzień jedzenia. 2 posiłki, w miarę szybkie. Oczywiście nie jest to po prostu najszybsze z możliwych rozwiązań, bo zawsze można wziąć, nie wiem, z salami albo kiełbasy z lodówki i zagryźć ogórkiem i też tak możecie zrobić, jak macie gorszy dzień. Ale uważam, że fajnie jest szukać tych różnych składników, które pożywienie nam daje. Tak jak chociażby właśnie kiełki brokuła, które są świetnym źródłem sulforafanu. Tak samo w ogóle brokuł też jest dobrym źródłem, chociaż ma go znacznie mniej procentowo i też jeżeli go gotujemy, to podczas obróbki termicznej troszeczkę traci to sens. Natomiast tak samo właśnie na przykład imbir, który jest w obiedzie dzisiaj, też ma fajne działanie przeciwnowotworowe, tak samo jak kiełki brokuła. Nowotwory teraz są po prostu taką już chorobą tak nagminną, że myślę, że fajnie gdzieś tam w swojej diecie mieć te związki, które mogą nam pomóc nie dość, że wzmacniać swoją odporność, a teraz w okresie jesienno-zimowym to nam się przyda, ale też po drugie właśnie chronić nas. Działać tak po prostu profilaktycznie, czy to w kwestii nowotworów, czy Alzheimera, czy innych schorzeń, które mogą nas dotyczyć, czy w ogóle jakby wtedy mamy taką dietę przeciwzapalną, co właśnie no, nie sprzyja tym wszystkim prozapalnym stanom i chorobom cywilizacyjnym, które właśnie ze stanem zapalnym tak naprawdę się wiążą. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do zakupienia jadłospisu. W ogóle bardzo dziękuję tym osobom, które jadłospis kupiły i już mi tutaj pisały komentarze,
że jest fajny. Też no jakby ja dużo bezpłatnych materiałów dla Was publikuję, chociażby to na YouTubie, na Instagramie, jakieś e-booki itd., itd. A te płatne materiały, jeżeli je kupujecie, no to pomaga mi to tworzyć jeszcze więcej zarówno płatnych, jak i niepłatnych i utrzymywać rodzinę pół na pół z mężem. Także bardzo Wam za to dziękuję i cieszę się, że jest taki pozytywny odzew. A jeżeli ktoś tego jadłospisu nie kupi, no to może przynajmniej dzisiejszym filmem się zainspiruje do jakiegoś takiego fajnego przygotowywania sobie szybszych keto posiłków. Pozdrawiam Was, kończę kawę i do roboty. Dobrego dnia. Hej!